Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, a dzisiaj coś zupełnie innego. Przed nami robot kuchenny firmy Kenwood, a jest to model Prospero Pro. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jest to mój pierwszy kontakt z takim właśnie oto robotem. I może zaczniemy sobie od tego, co ten model posiada. Jakie ma końcówki i co można dzięki temu właśnie urządzeniu zrobić. Zaczniemy sobie od odpakowania i przestudiujemy dokładnie każdy produkt, do czego będzie nam służył. A w innym filmiku pokażę Wam właśnie praktyczne testy i zastosowanie tego oto robota. No co, instrukcja obsługi. No, może się powiem jest Ci, że... po polsku, dużo instrukcji. Po polsku też jest, nie? Mhm. Nie no, myślę, że w tym urządzeniu to chyba się instrukcja może przydać, wiesz? Mhm. Pewnie jest na sok. No, może być na sok, no. To jest na pewno wyciskarka, nie? Do cytrusów. Mhm. No i pewnie to z tamtym będzie na sok. A może nie będę tego, będę to odkładać po prostu. No, no i pokazuj po prostu, co tam, co tu jest. Bo ja już oczywiście to taka ogólna, że już nie mam tego. Nic się nie dzieje. Dobra, tu był kubek. Tu było to coś. Jakaś obręcz. Mieszadło. No, to jest to główne mieszadło, nie? Do, to jest ten hak, no. Czyli ten hak jest do na przykład ciasta drożdżowego. Tam jest kawałek maszynki do mielenia. Wyciągasz się z tego? Możesz trochę głośniej mówić, tak normalnie. Nie, nie musisz na razie. Czyli to jest czyli to jest część do maszynki mielenia do mięsa. Tu jest do maszynki dalsza część. Mieszadłoka. Czy to jest mieszadełko do czego na przykład? Chyba do tart, czy do takich rzeczy. Okej. Okay. Tu jakieś dwa przyciski. No to jakieś zaślepki czy coś to, tak? Nie, dobra, no to będziesz miała pewnie do jakiejś sokowirówki czy do czegoś. Coś. Czy coś było? Aha, instrukcja. No to wsadzimy. Tak. To, bo ja no, wsadź instrukcję i... Bordel. Czyli górna partia. Poradzisz sobie? Kurde, wyleciało już połowę. Co, i może zaczniemy od najważniejszego. Czyli główne urządzenie. Tu jest robot główny. O, misa. Jaką ona ma pojemność? Chyba 4-3 litra. 4-2 chyba. 4-2 albo 4-3 litra. No i tutaj jest mieszadło takie do ubijania. No i od razu jest zaślepka. Okej. Okay. Zaślepka jest po to, ona ma tutaj taką specjalną dziurkę, aby załóżmy, ubijamy tutaj jajko, żeby się na przykład nam nie rozchlapywało na boki. Właśnie to dzięki temu dajemy tutaj, o, w taki sposób, a mamy takie okienko rewizyjne, przez które możemy na przykład dodawać czy mąki, czy czegoś. To jest taka fajna instrukcja, co gdzie montować. Jeszcze nie do końca wiem, o co chodzi, ale tak, no to tu zapewne idzie wyciskarka do soku. W tym miejscu, tak? Tak, czyli to się jakoś tak, to jest takie to? Gniazdo, nie? Okej. Okay. To jest takie gniazdo. Fajnie to jest opisane, nie? Tak. Czyli to gniazdo jest, i tu Ci pokazuję, tak? No. Że to gniazdo jest, masz na przykład młynek, do... Młynek, blender i wyciskarka do soku. Okej, czyli mamy młynek. Co możesz młynkiem na przykład robić? Że co możesz mieć? Orzechy mielić. Mielić orzechy, tutaj masz blender, no to wiadomo, tak. I wyciskarka do. To jest do soków? Nie, to jest sokowirówka. To jest sokowirówka. To jest sokowirówka. Tak myślę. No nieważne, no teraz. Nie, no tak, tak. Teraz tak. Tutaj będzie wyciskarka do soków, do cytrusów. Okej, okay, i urządzenie, które się tutaj podpina. Czyli mamy tak, wyciskarkę do cytrusów i szatkownica. No o, na przykład. Nie, szatkownica. Chyba teraz łatwiej tak. Mówić. No i... Tu jeszcze gdzieś z dwóch stron trzeba podpinać, no wiadomo, no tu jest, nie rozumiem za bardzo tego, ale może to będzie chodziło o to, że też to będzie tu. Nie, no i zamknij, jak to o, i teraz tutaj będziesz dawała maszynkę do mięsa, tu.
Też tutaj, aha, tu. W sensie, że jak jest postawiony, rozumiem. Tak, jest, masz tutaj dajesz maszynkę do mięsa, no. Powiem ci, że ten kolor, ten srebrny w cholerę ładniejszy jest. No, zdecydowanie. Nie? No i tak by wyglądało główne urządzenie. Wyciągnij może z tego worka. Wstępnie. Tak będzie lepiej. No to urządzenie jest wykonane z plastiku. Tak jak większość urządzeń. Dopiero chyba od modelu Chef. No i tu jest jeszcze, wiadomo, pokrętło, nie? Poczekaj. Skala do 5. Okej, okay, czyli tutaj mamy co? Jakiś... Ja jeszcze nie do końca wiem. 0, tak? Minimum. I później mamy 2, 3, 4, 5, max. No i coś tu jeszcze jest. Jeszcze są jakieś... Odnośnie maszynki do mielenia, ale to już nie wiem. Nie, no nie wiem. A to co to jest? Co to jest to? No to jest to, że tu otwierasz. Ale nie, to. No to jest takie nadrukowane. Aha, okej, okej, dobra. Że tutaj tak to otwierasz. Jeszcze, o, tutaj. Mhm. No i spoko. Tak, to jest sokowirówka. No. Tu sobie coś... Czyli teraz, no okej. Okay. Czyli teraz jest sokowirówka otwieram. Przed nami. Czuje się... Sama sokowirówka. Generalnie to jedno urządzenie ma zastąpić tak naprawdę 99% AGD w kuchni, małych AGD. Zobaczymy. Nawet nie można podobno lód kruszyć. Chyba nie będę teraz tego szarpać. Dobra, czyli to jest szklane, tak? Tak. Okej, okej, okej. Czyli można lód kruszyć. Teraz mamy tak samo blender i on też jest szklany, to w sumie dobrze. Nie to szklane jest, bo zawsze trochę wydaje się takie porządniejsze, takie szklane, nie? No, no i czyli... to się podobno ściąga, tak wszyscy mówią. Jeszcze nie wiem. Okej. Okay. No faktycznie szklane, no. I do mięsa, wiadomo, element. Czyli to jest element do maszynki do mięsa. No i ten, tu mamy malakser. Czyli to jest ostatnia tak naprawdę taka duża rzecz. Jak to się nazywa? Malakser, tak? Malakser. Okej, okay. Czyli mamy malakser. Tutaj, no coś się przepycha. Zapewne tu trzeba do środka wsadzać te tarcze. O, jeszcze nie wiem. Nie no, tu jest jakiś już nóż, widzisz? No tu jest jakiś już nóż, ale to jest nóż do czego innego. Dobra, i dzięki temu co możesz na przykład zrobić? Dzięki temu mogę sobie pokroić warzywa na lecie. Co zrobić? Warzywa na lecie, a to jest taka siekaczka do cebuli na przykład, że tam na dole to sieka. A jak tu przez to przebijam i przez tarczę, to mogę na przykład ziemniaki zmielić, o. Okej. Okay. No i pewnie nóż będziesz ci potrzebny. No i pewnie tu są tarcze. Tu są tarcze i powinny być jeszcze, według mnie, te sitka do maszynki do mielenia. Bo chyba są trzy. Dwa. Z tego co kojarzę. Tak? Mi się wydaje, że są trzy. Jedno i było w Boschu. Ja wiem, ale tu... Mi się wydaje, że jedno. Trzy to tarcze, że powinny. No i kochaj, zobaczmy. Jedna tarcza. No to one taka... są chyba, niektóre są chyba dwustronne, nie? Tak. Czyli, że tutaj jest załóżmy coś... Ta chyba jest jednostronna. Ta jest chyba jednostronna, no. To będzie taka chyba do ziemniaków mielenia. Na moje oczko. Bo tu dobra. Jest nic, a tutaj jest ostre. Dobra, czyli to jest tarcza do mielenia ziemniaków, między innymi. Tak. Okej. Okay. Kolejna tarcza. Tam to też jest dwustronna. Tutaj są takie wiórki i z tej strony jest na takie sznity. Okej, okay. Czyli tak, czyli co, ziemniaki, talarki można tym zrobić? No, myślę, że takie, no, może za cienkie. Albo... Okej. Okay. No i ta też jest dwustronna. Okej. Okay. No i tu są takie grubsze. Czyli można na przykład ser na pizzę tym skroić, nie? Dobra. Nie widzę jednej rzeczy. Nie? No do maszynki, do mięsa. No właśnie. No i teraz jeszcze na szybko opiszę, co gdzie powinno być. Czyli w tym miejscu używamy tutaj malaksera, wyciskarki do soków. Tutaj używamy sokowirówki, blendera, młynka. Jeżeli chodzi właśnie o zastosowanie tej części, to tutaj jest jasno i klarownie opisane, że po podniesieniu właśnie tej całej głowicy używamy maszynki do mięsa, jak również właśnie różnego rodzaju mieszadeł, od K po zwykłą trzepaczkę, jak również do wyrabiania ciężkich ciast, między innymi pizzy. I to tak naprawdę wszystko, co znajduje się w zestawie.
jak również to wszystko w tym materiale. Jeżeli interesuje Cię dalej, jak ten robot sprawuje się podczas właśnie testów praktycznych, to zapraszam Cię do innego materiału, który będzie już wkrótce. A tymczasem to wszystko w tym materiale, a Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy i nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.